Moi drodzy przyjaciele, z wielką przyjemnością przedstawię Wam dzisiaj przekaz od Ojca Absoluta Więź świadomości. To jest kontynuacja poprzednich przekazów. Witam Was, moi drogie ukochane dzieci. Tak więc, kontynuując moje poprzednie przesłanie, porozmawiamy o tym, jak można znaleźć prawdziwą, wewnętrzną wolność bez najmniejszego przywiązania do czegoś, lub kogoś. Ale najpierw chciałbym zdefiniować granice, które oddzielają ogólnie przyjęte pojęcie dobra i zła od pojęć boskich. Doskonale rozumiem, że osoba o czysta trójwymiarowej świadomości będzie postrzegać takie wyzwania do wolności i niezależności, jako bezduszność i egoizm. Takie pojęcie jak więźni rodziny jest tak zakorzeniona w ludzkim społeczeństwie. Ale czy ty, kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego to konkretnie słowo jest używane w tym kontekście? Łączą nas więzy rodzinne. Wniknij w znaczenie tych słów. W końcu sprowadza się do tego, że wy jesteście do siebie przykuci jak kajdany. I to nie tylko fizycznie. Ale energetycznie, nawet jeśli nie mieszkacie razem. Z reguły, między członkami tej samej rodziny istnieje bardzo silna więź energetyczna, która trwa latami. Ludzie dosłownie wrastają w siebie. Ich energetyczne przywiązania są tak silne, że stan jednego człowieka przepływa w drugiego, jakby przez naczynia łączące. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że w tej samej rodzinie rodzą się absolutnie różne dusze, zarówno pod względem wieku, liczby ich wcieleń, jak i pochodzenia z bardzo różnych światów i wymiarów, to czasami wibracje tych dusz są po prostu nieporównywalne pod względem ich poziomu. Tak więc rodzice i dzieci, babci, dziadkowie i wnuki, żony i mężowie – są zmuszone do gotowania się w jednym energetycznym kotle, gdzie może być im bardzo niewygodnie. Co więcej, jest to równie niewygodnie dla tych, których wibracje są wyższe od innych, jak i dla tych, u których są one niższe, ponieważ oboje doświadczają czasem niewytłumaczalnego dyskomfortu dla siebie. W rzeczywistości bardzo rzadko. W przypadku, gdy dusze przebywają na ziemię z wielką misją pomocy ludzkości, mają możliwość wcielenia się obok podobnie myślących ludzi, dusz bliźniaczych, a czasem nawet z bliźniaczymi płomieniami. Jest to raczej wyjątek od reguły. Najczęściej człowiek rodzi się w takich rodzinach i wybiera dla siebie takich towarzyszy życia, aby przejść przez najtrudniejsze lekcje których jego dusza wcześniej nie przeszła, przyspieszając w ten sposób jej ewolucję. Ale ponieważ w trójwymiarowym świecie wszystkie relacje międzyludzkie są wpisane w pewne ramy, które narzucają człowiekowi ogólnie przyjęte standardy zachowania szanowanego obywatela, czasami nie żyje on swoim życiem, ponieważ te standardy na każdym kroku ograniczają jego wolność. A objawia się to we wszystkim. We Bożym Miejsce Zamieszkania, Zawodu, Partnera Życiowego, Odpowiedzialności za Bliskich, którym człowiek poświęca nieraz całe życie. Tak było do niedawna. Ale teraz w wielu krajach świata staromodne standardy przyzwoitości zostały zastąpione innymi standardami pobłażliwości i całkowitej rozwiązłości. Znajdując w ten sposób ich całkowite przeciwieństwa. A ta nowa wolność jest również narzucona człowiekowi, ale już nie religijnymi i społecznymi fundamentami, ale przez wypaczoną moralność rządzących globalistów z ich satanistycznymi skłonnościami, których celem jest zniszczenie boskiej części człowieka. I przekształcenie ludzi w bezduszne, pozbawione twarze, bezpciowe, a razem łatwe do opanowania stada. Tak więc ludzka świadomość była stale pod wpływem kogoś, ale nigdy nie była naprawdę wolna. Prawdziwą wolność wewnętrzną możesz znaleźć tylko wtedy, gdy w pewni uwolni się od wszelkiego rodzaju przywiązań. A praktyka uwolniania energii może być pierwszym krokiem do zerwania więzów, które wiążą ręce i nogi między rodziną, przyjaciółmi. Dopiero otrzymawszy pewną wolność energetyczną, możesz zrobić kolejny krok w kierunku uwolnienia swojej duszy od wszelkich stereotypów trójwymiarowego świata zarówno staromodnych, jak i nowomodnych. Powracając do boskiego zrozumienia wolności duszy ludzkiej. Ojciec Absolut, który bezgranicznie kocha, przemówił do Was. Moje drodzy, ja myślę, że ci, którzy od dawna są na moim kanale, wiedzą, o jakiej wolności ja mówię. To nie chodzi o lekceważenie swoich bliskich i zostawienie ich na pastwę losu. To chodzi o niepozwolenie wciągać ich w swoje grę i nikrywanie tam energii. To wyzwanie trudne nie dla jednej osoby. Ale jesteście świadomi. I wiecie o tym, że to wy jesteście tymi światełkami w rodzinach i nieważne, że oni was nie rozumieją. Najważniejsze, że wy świecicie. Taka wasza rola w tym życiu, przyjdzie czas. Oni pójdą swoją drogą. Wy pójdziecie swoją drogą, i tak ma. Być. Ja życzę wszystkim dużo odwagi pójść swoim drogą i dużo wyrozumiałości dla śpiących. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że nas coraz więcej jest i że. My rozumiemy, o co chodzi, widzimy, co się dzieje, nie zamykamy na to oczy, ale nie kierujemy tam uwagę. I to jest fantastyczne. Z Wami była Irina.